Witam wszystkich serdecznie na kanale Wing Chun Poland. Jak widzicie, jadę, czyli jestem w podróży. I z tej okazji chciałbym Was zaprosić na vloga o podróży po świecie Wing Chun. Temat chciałbym rozwinąć, jak dojadę na miejsce, a jadę do Kecskemét, więc trochę drogi mnie czeka. Więc z tej okazji zapraszam Was na kilka obrazków z drogi i do zobaczenia w chwili wolnego czasu. Moi drodzy, witam Was już z Budapesztu. Byłem w Kecskemét, ale w Kecskemét czas jest zawsze bardzo intensywny, więc szybko po treningach z moim mistrzem spakowałem torbę, no i wracam do Polski. Chciałem Wam opowiedzieć o podróży Wing Chun i tak pomyślałem, że połączę przyjemne z pożytecznym i zatrzymam się na chwileczkę w Budapeszcie, zjem obiad, a po obiedzie, po kawce opowiem Wam, co miałem na myśli, mówiąc o podróży Wing Chun. Za mną już, popatrzcie się, mamy Buda Castle, czyli zamek królewski. Tam po mojej prawej będzie wzgórze Gellerta. Co chciałem Wam powiedzieć, jeżeli chodzi o naszą podróż Wing Chunową? Myślę, że każdy z Was interesuje się, co jest dalej, czego może się spodziewać na swojej drodze Wing Chun, w trakcie swojej przygody Wing Chunowej. I tutaj starzy mistrzowie nam dają piękne wskazówki, ponieważ każda z form, którą mamy w naszym zadaniu opanować, niesie za sobą pewien symbol, pewien żywioł. Zaczynamy od Siu Nim Tao. Siu Nim Tao, czyli mała myśl, mała idea. Pierwsza forma, z którą każdy się styka, wchodząc na zajęcia. Mówimy, że symbolem Siu Nim Tao jest ogień. Co to znaczy ogień w rozumieniu Wing Chun? Jednym z możliwości wytłumaczenia tego jest to ogień, który jest w nas. Czyli mamy wielką chęć do tego, żeby nauczyć się Wing Chun, żeby opanować tą piękną sztukę walki. Kojarzy nam się to przede wszystkim z walką, z takimi umiejętnościami samoobrony, więc ten cały zapał do naszej pracy wnosimy na salę treningową. I co się okazuje? Musimy się ustawić w pozycji Yee Chi Kim Yeung Ma, czyli zamiast jakichś eksplozywnych ruchów, zamiast jakiegoś potężnego wycisku, spotykamy się z bardzo prostymi, krótkimi ruchami w bardzo statecznej pozycji. Czyli musimy ten nasz ogień, który w nas jest, może nie tyle co ostudzić, ale musimy nad nim umieć zapanować. Stąd też mówimy, że Wing Chun uczy nas pokory. Druga forma Wing Chun, Chum Kiu, czyli szukanie mostów. Co to znaczy? Czym są te mosty? W rozumieniu Wing Chun mamy kilka znaczeń, jeżeli mówimy o mostach. Czyli możemy mówić o tym, że jest to forma, która nas doprowadza ze stopnia średnio zaawansowanego, ponieważ jej się uczymy od 5 stopnia, do stopnia mistrzowskiego. Mostem Wing Chun również nazywamy ręce, czyli szukamy kontaktu w walce czy w treningu z rękoma drugiej osoby, czy z rękoma przeciwnika, żeby móc zadać cios. W końcu również na poziomie Chum Kiu uczymy się Chi Sao, a Chi Sao zaczynamy od Pum Sao. Pum Sao, jak już wiecie, przynajmniej niektórzy, oznacza przelewać, przetaczać, więc cóż możemy przetaczać? Do tego potrzebna jest nam woda. I ta woda, jeżeli mowa o wodzie, to najczęściej między brzegiem jednej rzeki a drugiej rzeki budujemy most, czyli mając wodę, żeby przejść z brzegu na brzeg, musimy mieć most. Trzecią formą Wing Chun, jakiej uczymy się, jest to Biu Jee. Biu Jee oznacza strzelające palce, tak? Czyli palce, które wydają dźwięk huku podczas wykonywania tej formy. Jest to bardzo dynamiczna forma, bardzo eksplozywna i bardzo zaawansowana. Mamy takie przysłowie, że Biu Jee nigdy nie opuszcza domu. To znaczy, że uczymy się tej formy, czy nauczamy tej formy jako mistrzowie, tylko najbardziej zaawansowane osoby. Tylko osoby, do których mamy zaufanie względem tego, że po pierwsze nie przekażą tej wiedzy w ręce niepożądane, a druga rzecz, że nie użyją tych technik z jakiegoś błahego powodu, ponieważ jakby możliwość zrobienia krzywdy wykonując te techniki jest bardzo, bardzo duża. Symbolem Biu Jee jest ziemia, albo raczej góry. Co to oznacza? Że uczeń, przechodząc przez most, spotyka przed sobą pasmo gór, które musi przejść. Jest to bardzo niebezpieczny etap naszej podróży Wing Chunowej, ponieważ idąc szczytami możemy spaść w przepaść. Idąc doliną możemy być zasypani przez kamienie. Idąc zboczem góry również możemy spaść albo możemy zabłądzić. Czyli nasza droga w tym wypadku może nie mieć swojego dobrego zakończenia. I tutaj jest bardzo ważną sprawą, żeby uczeń zaufał swojemu mistrzowi i podążał za nim krok po kroku. Ponieważ jego mistrz, jeżeli uczy jego formy Biu Jee, oznacza to, że tą trasę już przebył i zna właściwy szlak. Więc życzę każdemu, żeby dotarł do tego pięknego etapu, ale przede wszystkim, żeby go przeszedł i znalazł się po drugiej stronie gór. Przeszliśmy pasmo gór i napotykamy na swojej drodze las. W Wing Chun mamy 3 manekiny, które są zbudowane właśnie z drzewa. Jest to Muk Yan Chong, Sam Sing Chong i Jat Sing Chong. Pierwszy to jest ten manekin, który przypomina człowieka, drugi to jest manekin ziemny i trzeci to jest manekin do treningu długiego kija. Co to oznacza? Że adept Wing Chun, czy już mistrz Wing Chun, zaczyna budować siłę poprzez trening na manekinie, poprzez trening kopnięć na manekinie ziemnym i poprzez trening długim kijem. Jak ktoś raz w życiu miał możliwość trzymania kija wingchunowego, który ma prawie 3 metry długości, to wie, co to znaczy. Tam naprawdę trzeba całkiem niezłej krzepy, żeby tym kijem móc operować. Ostatnim symbolem Wing Chun w tej naszej drodze jest stal. Stal, czyli noże Bart Cham Dao. Bart Cham Dao oznacza 8,5 cięcia nożami, czy raczej ostrzami. Noże w Wing Chun są bardzo charakterystyczne, ponieważ dopiero złożone 2 do siebie tworzą całość, czyli są takimi nożami bliźniaczymi. Ciekawostką jest to, że mnisi nosili je przy prawej piszczeli, tak? Czyli były przymocowane do piszczeli. Jeżeli mnich wyciągał te noże, to oznaczało, że walka ma rangę ostateczną, czyli musi się zakończyć czyjąś śmiercią. I teraz najciekawszy moment tej całej historii, bo popatrzcie się. Pierwszym punktem był ogień, drugim była woda, trzecim ziemia, czwartym drzewo i piątym noże czy stal. I teraz popatrzcie się. Naszym początkiem jest ogień. Ogień przegrywa z wodą, ponieważ ogień gasimy wodą. Następnie wodę możemy zatrzymać poprzez budowanie tamy, zapory, wałów, czyli budujemy to używając ziemi czy skał. Skały, albo dokładnie ziemia, ma w sobie minerały, z których drzewa czerpią siłę do wzrostu. Czyli można by powiedzieć, że drzewo pokonuje poniekąd, albo raczej wyjaławia tą ziemię, na której rośnie. I teraz ciekawą sprawą jest, że aby ściąć to drzewo, używamy stali. I teraz najciekawsze jest to, że stal wytwarzamy w ogniu, czyli ogień może pochłonąć stal, albo jak to woli ją roztopić. I co to oznacza? Oznacza to tyle, że droga Wing Chun nigdy nie ma końca. Nawet jeżeli przejdziesz te wszystkie 5 etapów, to później zaczynasz od nowa, bo najważniejszą rzeczą w kung fu jest ciągłe doskonalenie się i szlifowanie swoich technik i zgłębianie wiedzy na temat tej sztuki walki. Czas na mnie, droga przede mną dosyć długa, ale mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i jak zwykle mieliście dużo przyjemności z podziwiania pięknego Budapesztu. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, wciśnijcie dzwonek, żeby dostawać powiadomienia o kolejnych właśnie naszych filmach i wcześniej oczywiście trzeba wcisnąć subskrypcję. Zachęcam Was do zadawania pytań, komentowania, ponieważ chciałbym zrobić pytania i odpowiedzi, czyli tak zwane Q&A, więc żeby na coś odpowiadać, muszą pojawić się pytania. Żegnam Was, pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych filmach.